generalnie od kiedy pojawiła się już sama idea, a było to chyba z półtora roku temu, od razu powiedziałem autorom, że na pewno tego typu wydarzenia są potrzebne polskiemu rynkowi i to nie jednorazowo, tylko w sposób cyklicznie realizowane, także cieszę się, że mamy kolejną edycję i mam nadzieję, że na tym organizatorzy nie poprzestaną. Być może warto byłoby rozważyć, żeby na tą imprezę również zapraszać kogoś ze świata polityki, bo bardzo dużo słyszymy o różnych propozycjach dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego ze strony właśnie polityków w ostatnich miesiącach. Być może miało to związek tylko i wyłącznie z wyborami, ale no, teraz już wybory są za nami, a politycy będą decydować o różnych ważnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem całego rynku kapitałowego, funduszami inwestycyjnymi, nie tylko. W związku z tym może warto poprosić ich o to, żeby też tutaj brali udział w tego typu wydarzeniach i zapraszać ich na środek i bombardować pytaniami. Polski rynek funduszy rozwija się cały czas. Cały czas pojawiają się nowe podmioty, nowe fundusze, zmieniają się strategie. Kiedyś przypominam, że było 5 strategii funduszy inwestycyjnych, gotówkowa, obligacji, zrównoważony, jeszcze wcześniej może stabilny wzrost i akcyjny. Teraz mamy tych strategii coraz więcej. Coraz więcej też inwestujemy za granicą, coraz bardziej skomplikowane są te strategie, które są oferowane klientom, także ten rynek się rozwija. Rozwija się również, jeżeli chodzi o wielkość rynku. Natomiast nie wszystko na tym rynku jest na pewno idealne. Teraz mamy dyskusję TFI z regulatorem dotyczącą chociażby konwersji. Coś, co funkcjonowało 20 kilka lat w sposób taki, że no, nikt nie widział w tym żadnego problemu, nagle ma być zmienione. Dochodzą różnego rodzaju regulacje międzynarodowe, dyrektywy unijne, chociażby FATCA. Jest więcej na pewno pracy, więcej wyzwań, ale tego, czego potrzebują najbardziej klienci, no to są stopy zwrotu. I tutaj, jeżeli chodzi o te stopy zwrotu, to po długim okresie, kiedy wystarczyło kupić polski fundusz, czy to akcji, czy obligacji, niestety jest to teraz bardziej skomplikowane. Również dzięki politykom. Ta nasza warszawska giełda jest jaka jest. To powoduje oczywiście, że część pieniędzy naszych inwestorów, polskich inwestorów, ląduje w funduszach zagranicznych i te środki nie są już inwestowane w Polsce, tylko gdzieś tam w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, czy w wielu innych miejscach. To są takie chyba najważniejsze wydarzenia, najważniejsze wyzwania, czyli jak zrobić, jak spowodować, aby inwestorzy w Polsce znowu nabrali zaufanie do polskiej giełdy, do inwestowania tutaj w naszym kraju, żeby się czuli bezpiecznie i mogli liczyć na dobre stopy zwrotu. To wydaje mi się, że jest najważniejsze wyzwanie.